dar miłości w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Zgromadzimy się, jak każdą niedzielę, w świątyni z potrzeby serca. Chcemy bowiem słuchać Słowa Bożego. Chcemy uczestniczyć w Eucharystii. Dzisiaj jest w sposób szczególny sprawowanej i ofiarowanej w intencji świętej pamięci generała Kosi. Modlimy się, prosząc o Boże miłosierdzie dla niego, ale także miłością i modlitwą chcemy otoczyć najbliższą rodzinę, których dotknęła tragedia rozstania, tragedia śmierci. Obejmuję wszystkich miłością i modlitwą i do takiej modlitwy zapraszam. Każdy, kto w Niego wierzy, ma żyć.
Matką, który w ostatnim czasie stał się obiektem ataków, poniżania i pokażania, aby w tym trudnym czasie próby jeszcze bardziej przybliżał do zwycięskiego krzyża Chrystusa i podążał wiernie za swym mistrzem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za biskupów i kapłanów, którzy zostali wzięci z polskiego ludu, aby byli dobrymi pasterzami ludu, do którego zostali posłani, a ich pierwszą miłością po Bogu była ojczyzna. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się ze świętej pamięci generała Andrzeja Kościoła, szlachetnego człowieka, kochającego męża i ojca, który w sercu miał wpisaną miłość do Boga i ojczyzny, aby Pan Bóg nagrodził wiecznym szczęściem trudy jego pięknego życia i tragicznej śmierci. Dziękuję się. Słuchaj nas.
Szanowni Generałowie, Szanowni Państwo, nie umarł ten, kto po sobie dobrą pamięć pozostawił. Tak pisał Cyprian Kamil Norwid. Pamięć niejednokrotnie domaga się materialnego urzeczywistnienia, czego dowodem są dzisiejsze uroczystości, ale również domaga się rzetelnej prawdy o danej osobie i jej dokonania. Szczególnie należy zdecydowanie stanąć w obronie prawdy, która ze wszystkich stron jest zagłuszana na nawałem kłamstw, okrutnych oszczerstw i brutalnego deptania godności kogoś, kto już sam stanąć w swojej obronie nie może. Prawda jest zawsze tylko jedna i ja. Do końca swoich dni będę jej wiernie bronić. Choć wiem, że mój głos jest tylko kroplą w oceanie haniebnych oszczerstw i pomówień. Dlatego też z tego miejsca, z katedry Wojska Polskiego, proszę Was wszystkich o dalszą pomoc, modlitwę i wsparcie w walce z tą potężną machiną zła, z ludźmi, którzy z premedytacją i wyrachowaniem osłabiają Polskę na arenie międzynarodowej, bezpardonowo kompromitują naszą armię, a w szczególności siły powietrzne. Ci nieuczciwi ludzie z tragicznych wydarzeń i męczeńskiej śmierci polskiej elity robią medialny show, tanie przedstawienie. Rechotem i cynizmem chcą zagłuszyć ból, pragnienie sprawiedliwości, wołanie o ciszę nad drogami zmarłych. W naszej cywilizacji nie unicestwia się ludzi bez sądu, nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, nie atakuje się barbarzyńsko tych, którzy nie mogą się już bronić. Do chwili dowodnienia winy zachowuje się domniemanie niewinności. W historii i kulturze polskiej zawsze szanowano pamięć zmarłych. Nienawiść nawet do wroga wygasała w chwili jego śmierci. Przykładem może być tutaj scena z potoku Henryka Sienkiewicza, kiedy to po krwawym i wyniszczającym oblężeniu Tykocina konfederaci wysadzają bramę i dostają się do zamku Janusza Radziwiłła z chęcią i chęcią rozsiekania go za zdradę ojczyzny. W momencie ostatniego szturmu Radziwiłł umiera. Kiedy konfederaci wbiegają do komnaty i zauważają zmarłego Radziwiłła, nie bacząc na to, że zdradził swoją ojczyznę, zdejmują z głów czapki, żegnają się i w ciszy, i z szacunkiem należnym zmarłemu opuszczają komnatę. Dlaczego teraz we współczesnej naszej ojczyźnie nie ma już nawet szacunku dla zmarłych? Mój świętej pamięci mąż przecież nie był zdrajcą, nie był też niczyim wrogiem. Przeciwnie, był niezwykle szanowanym i podziwianym w kraju i na świecie pilotem, dowódcą, oficerem Wojska Polskiego. Prawem niezwykle honorowym. Kiedy to 19 kwietnia 2007 roku świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński powierzył mojemu mężowi stanowisko dowódcy sił powietrznych, cała, uczciwa, lotnicza Polska wstrzymała oddech. Bo oto dowodzenie nad siłami powietrznymi w wolnej Polsce objął prawdziwie niepodległościowy generał, cieszący się ogromnym autorytetem w lotniczym świecie. Człowiek wielkiego serca, kompetentny, odważny, odpowiedzialny i niezwykle rozsądny, posiadający tak zwaną lotniczą wyobraźnię, a przy tym wszystkim skromny, bez reszty oddany Polsce i siłom powietrznym. Po objęciu tego zaszczytnego stanowiska lotnicy witali go ze łzami w oczach. On był dla nich gwarancją, że nikt nie będzie wydawał bezmyślnych, zagrażających życiu rozkazów, że nikt
nie będzie musiał namawiać przysłowiowej trawy na zieloną i że o wszystkim będzie można mówić całą prawdę, a nie tylko propagandowo meldować o sukcesach. Mój mąż był tym dowódcą, który doskonale integrował polskie lotnictwo z NATO. Realizował niezwykle trudne zadania związane z wprowadzeniem nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia, między innymi wielozadaniowych samolotów T-16. Realizował zadania związane z przebudową infrastruktury, baz lotniczych, gruntownym przeszkoleniem pilotów i naziemnych obsług lotniskowych. W 2009 roku w imieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych został uhonorowany Legią Zasługi. Jego dokonania dla Polski i NATO generał Roger Brady, dowódca amerykańskich sił powietrznych w Europie, porównywał do zasług Kazimierza Pułaskiego i słynnego lotnika Franciszka Gabrzewskiego. Jakąż ironią losu jest fakt, że mój mąż 10 kwietnia 2010 roku leciał do Katynia, aby bronić honoru zamordowanych polskich oficerów, oddać im hołd oraz przywrócić pamięć o nich. A teraz w Polsce i na świecie szargany jest jego honor i jego dobra pamięć. Wierzę, że ta dzisiejsza msza i dalsze uroczystości będą przełomem w zdobywaniu autorytetu, honoru i godności mojego męża i polskiego lotnictwa. Gorąco dziękuję księdzu biskupowi za wygłoszenie pięknej homilii, wszystkim duchownym, wszystkim dostojnym osobistościom, gościom, społecznemu komitetowi i wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech dobry Bóg Wam wszystkim błogosławi. Dziękuję. Błogosławiony, teraz i na wieki. Wspomożenie
Nie znamy się razem z Panem, wspomóżmy Pan, nie można nic, nie ma.